Cześć, cześć, z tej strony Klaudyna. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć troszeczkę o Omanie, o tym, jak wygląda... Bardzo się stara, natomiast tutaj jest dużo młodych wielbłądów. Zaraz Wam te wielbłądy pokażę. I one strasznie, powiedziałabym, meczą, natomiast to nawet nie jest meczenie. One po prostu wydają takie bardzo, bardzo dziwne dźwięki. Wydaje mi się po prostu, że no, może szukają mamy czy coś. Takie są, wiecie, jak to młode zwierzęta. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o tym, jeśli nie będą mnie za bardzo rozpraszać, jak wygląda podróżowanie po Omanie, czy warto się tutaj wybrać. I na przykład, czy warto jest poświęcić właśnie trochę czasu na podróż z północy na południe. To miejsce, w którym jestem, zacznijmy od tego, jest to miejsce w Salali. Młode, tak? Jest to miejsce nieopodal Salali, nazywa się Ain. I Ain tutaj, w dużym skrócie, to jest takie jakby źródełko, woda wychodząca z podziemi. Tych Ains tutaj jest bardzo, bardzo sporo. I gdzie one się znajdują, to przyjeżdżają ludzie, przyjeżdżają właśnie na pikniki, wielbłądy, kozy się tutaj poją. Dla nich ta właśnie zieleń to jest coś bardzo, bardzo... Też muszę uważać te młode wielbłądy, bo one są takie głupie. One czasami tak lubią sobie podbiec na przykład prosto na samochód. Więc wszędzie jest właśnie ta zieleń, to przyjeżdżają autobusy, przyjeżdżają turyści, gdzie się da, jeśli to jest jakiś Ain, gdzie woda jest przez cały rok, ludzie sobie robią pikniki i tutaj na przykład jest bardzo, bardzo piękny ogród. Nie wiem, na ile będę Wam to w stanie teraz opowiedzieć właśnie przez te wszystkie wielbłądy, natomiast w dużym skrócie jak to wygląda. Jak wiecie, ja przyjechałam z Muskatu i przyjechałam prawie 1000 km na południe do Salali, tutaj gdzie rosną drzewka kadzidłowe. Wiele osób mówiło mi, wiesz co, nie jedź do Salali, to jest strasznie daleko, to jest aż 1000 km. Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz sobie w Muskacie, czyli na północy kraju. Podróż z Dubaju do Muskatu to jest jedynie godzina. Natomiast ja się uparłam, bo akurat chciałam sobie obejrzeć drzewka kadzidłowe i bardzo, bardzo się cieszę. Założyłam sobie, wiecie, że wejdziemy do ogrodu, tamte wielbłądy już powinny... O, tam panie przegania. Już powinny dać nam spokój. Więc o czym ja mówiłam? Mówiłam o tym, że właśnie założyłam sobie tak. Jeśli pojadę do Salali i zobaczę drzewko kadzidłowe, to będę bardzo szczęśliwa. Mamy dwie możliwości. Możemy się dostać tutaj albo samolotem, albo samochodem. Ja miałam wielkie, wielkie szczęście, że moi gospodarze z Polski, Gosia i Szczepan, mieli przyjaciela, który jest cyklistą i tutaj też był nauczycielem historii, który bardzo dobrze zna ten region i on bardzo, bardzo chętnie mnie zawiózł do Salali. I opowiedział mi bardzo, bardzo dużo po drodze, czy przez te 1000 km mogłam zobaczyć dużą, dużą część Omanu. I bardzo Wam serdecznie to polecam, jeśli będziecie mieć możliwość kiedyś być tutaj, żeby jednak na południe się wybrać, ponieważ klimat jest zupełnie, zupełnie inny. Na północy macie Muskat, stolicę, główne miasto. Ona jest zrobiona w takim bardzo charakterystycznym stylu. W Omanie jest taki styl omanizacyjny, tak to się nazywa. Obecny sułtan, który panuje, zakłada, że oni nie chcą mieć wszystkiego tak jak na przykład Emiraty, tylko że oni chcą zachować swoją tożsamość i właśnie jeśli mają taką możliwość, budynki wszystkie powinny być w takim jakby quasi-arabskim stylu. I to jest w Muskacie. W okolicach Muskatu są bardzo piękne góry, góry zielone. Jest tam bardzo dużo wadi i większość turystów dociera w okolice Muskatu albo do Nizwy. Sama Nizwa jest uznawana za najbardziej konserwatywną część Omanu. Natomiast w dużym skrócie, jeżeli jesteście turystami, to jakby nikogo to za bardzo nie obchodzi. Ja sobie założyłam, że postaram się ubierać raczej przyzwoicie. Natomiast prawda jest taka, że jako Europejka, o ile się cała nie zasłonię, i tak nigdy nie będę przyzwoita, bo jest coś takiego w... Wiecie, ubieram długą sukienkę, ale ta sukienka i tak zwraca uwagę. Zakładam chustę, to i tak zwraca uwagę. Myślę, że gdybym nawet założyła sobie ten cały czador, to mój sposób mówienia, śmiech również zwracałby uwagę, więc oni wiedzą, że jesteście turystami. I generalnie jakby to nie jest problem dla turystów. Kobiety tutaj również ubierają się przeróżnie, zazwyczaj tradycyjnie, natomiast
Również jest tutaj sporo Hindusek, więc nie ma obowiązku zasłaniania włosów, nie ma obowiązku zasłaniania twarzy. Natomiast muzułmanki oczywiście to robią jakby ze swoich powodów. Jakiś czas temu noszono dużo więcej tradycyjnych strojów. Teraz przyszła raczej moda z Arabii Saudyjskiej właśnie na te takie czarne abaje. Ja nawet nie chciałam... Kupiłam sobie jedną, ale taką kolorową, nawet nie chciałam tych czarnych nosić, bo jest bardzo, bardzo gorąco. Więc na północy, pomimo tego, że usłyszycie, że Nizwa jest bardzo tradycyjna, to właściwie turyści, ja widziałam turystki w shortach, można sobie spokojnie tam chodzić. Natomiast jeśli kiedy jechaliśmy coraz bardziej na południe, ono teoretycznie jest mniej konserwatywne, natomiast w praktyce to wyglądało tak, że byłam często jedyną turystką. Jedyną w ogóle białą kobietą, czasami jedyną kobietą w danym miejscu. I gdybym tam była ubrana w... Wiecie, gdybym była tam ubrana w krótką spódnicę, to myślę, że po prostu zwracałabym uwagę. Natomiast ludzie są bardzo otwarci, z czego głównie są to mężczyźni w przestrzeni publicznej. Są mili, pomocni, więc jakby tutaj nie ma żadnego problemu. I właśnie im bardziej na południe jechałam do Salali aktualnie, to tym mniej osób tutaj się zdarzało po drodze. Natomiast sama Salala jest miejscem turystycznym. Ona jest w ogóle bardzo, bardzo słynna podczas tak zwanego sezonu Kharif. I ten, nie wiem czy tutaj mogę, bo chyba weszłam na trawę. Zobaczcie jak jest pięknie, ogród jakby w środku pustyni. I ten sezon na Kharif, on trwa właśnie przez przez lato i bodajże do września i wtedy przyjeżdża tu mnóstwo ludzi. Omańczycy przede wszystkim przyjeżdżają podziwiać zielone góry. To co widzicie za mną i teraz jest takie spieczone słońcem, to wszystko jest zielone. I dla nich taki maj, wiecie, cud natury to jest coś fantastycznego. I przyjeżdża także sporo turystów, więc w samej Salali turystów jak najbardziej znajdziecie. Natomiast ta trasa do Salali jest bardzo ciekawa. Pierwsza połowa samochodem. Ja tak nie do końca byłam przekonana, czy chcę jechać samochodem. Na początku chciałam lecieć samolotem, ale właśnie kiedy Ahmad stwierdził, że on mnie zawiezie, w ogóle wszystko mi pokaże, no to wiecie, no co było robić. Pierwsza jest dość taka męcząca, w tym sensie, że jedzie się przez pustynię. Ale są to różnego typu pustynie. Jest to pustynia piaszczysta, pustynia skalista, coś takiego jak sawanna. Byliśmy w takim miejscu, które zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie i to była taka pustynia, gdzie generalnie były wiry powietrzne co jakiś czas, tak? To się chyba nazywa diabły pustynne. Druga część natomiast, jechaliśmy nową drogą, która od niedawna jest wybudowana i ma już przepiękne widoki, góry, morze. Oni właściwie to, co zrobili, to się wryli, słuchajcie, w skałę, więc bardzo, bardzo dużo wykonali pracy. I ta druga połowa jest dużo przyjemniejsza. Pogoda jest bardzo, bardzo fajna, bo jednak wieje troszeczkę od morza, można się zatrzymywać, więc trasa jest ciekawa. I jeśli pojedziecie do Omanu i zobaczycie tylko tą pierwszą część, to również będzie to na pewno dla Was interesujące czy inspirujące, ale jeśli chcielibyście naprawdę zobaczyć kraj, to właśnie warto się wybrać na południe. Ja się bardzo cieszę, że tutaj przyjechałam. Nie spodziewałam się zbyt wiele, ponieważ wszyscy mówią, że poza tym sezonem Kharif nie ma tu co robić. Tutaj jest wszystko spieczone słońcem, nie jest zielono. Tymczasem zobaczcie, jesteśmy w jakiejś tam oazie koło tego Ain. Piękny ogród, powietrze pachnie różami, więc nawet poza sezonem turystycznym, a może nawet lepiej, żeby tutaj być poza sezonem turystycznym, można zobaczyć bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ludzie wokół Salali, czy w ogóle w Omanie, to nie jest tak, że jak ktoś jest turystyczny, to wszędzie są tłumy turystów. Jest kilka miejsc bardzo znane, ale są takie miejsca, gdzie turysta jest raczej koncepcją. Raz na jakiś czas, gdzie się zdarza. Ja byłam na targu beduńskim, jak Ahmed mówi, wstajemy o godzinie 6. Ja nie chciałam, tak? Ale jechaliśmy po drodze i byłam na targu beduńskim, gdzie byłam jedyną kobietą w ogóle białą. Reszta to mężczyźni i beduinki, w takich bardzo charakterystycznych strojach, zupełnie, zupełnie innych. I są takie miejsca, gdzie wiecie, gdzie jakby turyzm jest umowny. Jeśli chodzi o noclegi, sprawa wygląda tak, że na przykład w Salali jest Hilton i jest jeden bardzo drogi hotel, teraz budują drugi. Natomiast trudno jest znaleźć o tej porze roku coś fajnego. Można sobie zamówić na przykład mieszkanie dwupokojowe czy trzypokojowe, natomiast w takim standardzie powiedziałabym schroniskowym. Podczas tego Kharifu każdy podobno wyjeżdża w góry i sobie po prostu wynajmuje swoje domy, więc to jest taka jakby sposób na zarobek. Co ciekawe, wiele miejsc, które jest niby turystyczne,
one nie są bardzo skomercjalizowane. Na przykład byliśmy w wiosce, gdzie przejawiali się turyści, ale wiecie, nie było żadnych opłat za wejście. Wydaje mi się, że ci ludzie nie korzystają w pełni z tego, że przyjeżdża turysta. Jest na przykład miejsce, że okej, ono jest turystyczne, ale tam jest może jedna kawiarnia. Albo nie ma żadnej kawiarni. Jakby nie do końca to jest jeszcze dopracowany koncept. Teraz Sutan bardzo, bardzo się stara, żeby zwiększyć jakby turystykę. Buduje się nowe lotnisko w Muskacie. Ja już nie polecę, ale kiedy ja jestem, one są otwarte pierwszy czy drugi dzień i starają się troszeczkę tą turystykę napędzić. Ale wszystko jest takie... wiecie, instatu na standi. Czasami jest na przykład jakiś napis, co to jest za ciekawe miejsce, on jest tylko po arabsku, ale przetłumaczony jakimś, wiecie, złamanym angielskim, więc jest to spory, spory urok tego kraju. Czy jest bezpiecznie? Oman jest podobno 4. najbezpieczniejszym krajem na świecie. Uznawany jest za bardzo bezpieczny. Ja się również czułam bardzo bezpiecznie. Jedyne, co naprawdę jakby mi groziło, to to, że na suku podbiją mi ceny, bo jestem biała i zapłacę jak za zboże. Więc to się mogło zdarzyć, ale generalnie Oman i Emiraty są uznawane za bardzo, bardzo bezpieczny kraj do podróży, czy bezpieczny kraj turystycznie. Jeśli na przykład byłabym samą kobietą i sobie podróżowała tutaj, to też nie byłoby problemu, bo oni jakby rozumieją, że kobiety z zachodu są troszeczkę inne i robią rzeczy tutaj w tej kulturze może nie do końca wyobrażalne, więc raczej tutaj również nie byłoby problemu. Natomiast jeśli jest jakiś problem, to taki, że komunikacja publiczna jest prawie nieistniejąca, więc stety albo niestety dobrze jest mieć samochód. I ja dzięki temu, że moim przewodnikiem właśnie był Ahmad, widziałam miejsca, które gdybym nawet miała samochód, to bym nie wiedziała, żeby tutaj do nich dotrzeć. Może miałam jakąś mapkę, ale wiecie, to jest jeszcze takie średnio wszystko tutaj dopracowane. Także Oman jest bardzo ciekawy. Z jednej strony jest to bezpieczny kraj. Wiadomo, że pewnie się zdarzają jakieś, jak wszędzie, jakiegoś typu przestępstwa, ale on uznawany jest za kraj bezpieczny. Jest bardzo, bardzo zróżnicowany. Szczególnie właśnie to widać z północy na północ, kiedy się jedzie. Ja się bardzo cieszę, że pojechałam, bo mam poczucie, że gdybym została tylko na północy, byłabym bardzo zadowolona, bo widziałam wiele pięknych rzeczy, Wadi, góry, przepiękne rzeczy, ale mam takie poczucie, że nie mogłam powiedzieć, że byłam w Omanie, bo jednak tutaj na dole jest już na przykład klimat egzotyczny, czy tam subtropikalny, tak? U góry mamy klimat pustynny, więc nie widzisz całego państwa. Jeśli chodzi jeszcze o trasę z takich praktycznych rzeczy, gdybyście wybierali samochodem, to nie liczcie na udogodnienia dla Europejczyków, na przykład w łazienkach, więc polecam mieć dużo chusteczek takich nawilżających, one się na pewno przydadzą. Toalety są różne, bo też pisała mi któraś z Was maila, jak jest z toaletami. Są różne, są europejskie albo te takie kucane. Natomiast nie wszędzie możecie znaleźć papier toaletowy, bo oni mają takie jakby wężyki wodne swoje, więc lepiej jest mieć zawsze coś ze sobą, zwłaszcza chusteczki nawilżane. To z takich praktycznych rzeczy. Także chyba to tyle bardzo, bardzo na szybko. Myślę, że minimum, żeby tak Oman zobaczyć, to jest takie 7 dni, jeśli chcecie przejechać z północy na południe. Oczywiście można też spróbować samolotem z Muskatu do Salali. Wydaje mi się, że rzeczywiście jest to kraj warty tego, żeby go zobaczyć jako osobny kraj, a nie jednodniowa czy dwudniowa wycieczka z Emiratów. Ceny są zbliżone do cen polskich, jedzenie jest dość tanie, nawet powiedziałabym, że tańsze. Kuchnia omańska nie jest zbyt wyszukana, je się tutaj sporo mięsa. Jest to mięso w wielbłądzie, tam miałam kontrowersję na Facebooku, że jak to można jeść wielbłądy. No i tutaj jedzą wielbłądy i kozy, dla nich jak to można jeść świnie jest czymś dziwnym, więc jedzą to co mają. Czy kraj jest przyjazny wegetarianom? Też była taka dyskusja. Więc sprawa wygląda tak, że generalnie tutaj się je dużo mięsa, ale na przykład Gosia, dziewczyna, u której mieszkałam, jest wegetarianką. Jej córki są również wegetariankami, więc da się, ale ona gotuje sobie dużo w domu. Myślę, że wegetarianizm jeszcze, ale weganizm to już ciężko. To, co się kupuje, raczej nie ma, w Muskacie są, a w tych mniejszych miejscach nie ma takiej restauracji, że się rozsiądziecie wygodnie, z klimatyzacją i będziecie, wiecie, sobie pić kawkę przez 5 godzin. Tylko raczej wygląda tak, że się podjeżdża, zamawia się coś
I to coś, to zazwyczaj jest jakaś kanapka z jajkiem, z kurczakiem, z czymś tam. Albo taka kanapka zawijana w ich chlebek. Podjeżdża się i się właśnie to po prostu zabiera, nie? Ze sobą. I to znaczy nie ma dużo miejsc takich do relaksu per se. Jeśli chce się zrelaksować, to się jedzie takiego Ein właśnie, jedzie się nad morze i tutaj sobie się siedzi już z tymi kanapkami kupionymi. Bez samochodu jest bardzo trudno, bez przewodnika jest bardzo trudno, więc raczej to jest, raczej trzeba się nastawić ciągle na przemieszczanie. Także to tyle, co mi teraz przychodzi do głowy. Jak widzicie, nie było łatwo. Słońce, wielbłądy, ja też jestem zmęczona, ale w taki dobry sposób, bo wiecie, ciągle jestem w innym miejscu. Zresztą wiecie, ja jestem taką osobą, że jak gdzieś jadę, to zbieram bardzo dużo, ale potem potrzebuję trochę czasu, żeby sobie to wszystko przetrawić czy ułożyć w głowie. Aha, bo jeszcze jedno pytanie, czy Oman jest konserwatywny? Tutaj, o ile dobrze pamiętam, obowiązujący filar islamu to jest Ibadi, Ibadyci bodajże, jeśli się pomyliłam, to wam powiem. Oni nie są wahabitami, takimi jak Arabia Saudyjska i generalnie większość Omańczyków uważa, że to, co reprezentuje Arabia Saudyjska, to nie jest jakby correct islam, tak? Więc jakby ich podejście jest dużo, dużo luźniejsze. Oczywiście kobiety prowadzą samochody, mają dość... To jest kraj nadal muzułmański, ale jakby mają dużą przestrzeń i swobodę osobistą. Natomiast oczywiście nadal trzeba brać na to poprawkę, że na przykład uniwersytety są osobno kobiece klasy, osobno męskie. Kobiety nadal się ubierają tradycyjnie. Właśnie często są te wpływy z Arabii Saudyjskiej, czy moda z Arabii Saudyjskiej. Gdzieś tutaj przesiąka, ale nie jest to kraj tego typu, więc jakby ludzie są bardzo, bardzo otwarci tutaj, czy raczej nie ma problemu, żeby się przemieszczać, podróżować, żeby być osobą z zachodu. Gdybym teraz była w shortach i w krótkiej spódnicy, pewnie bym zwracała uwagę, ale nikt by nie przyszedł mnie zaaresztować, więc dla świętego spokoju akurat jestem brana na długo. Zresztą widzicie to na zdjęciach, że raczej, o ile nie jechałam z przyjaciółmi gdzieś tam do jakiegoś ładi, to raczej się ubieram dla spokoju po prostu na długo, ale trzeba wziąć pod uwagę, że i tak będzie się zwracać uwagę. Jedna rzecz, której mi tutaj bardzo brakuje i zauważyłam to po tygodniu, to jest brak muzyki. Ja uwielbiam muzykę, kocham muzykę, mam bardzo eklektyczny gust muzyczny i tutaj właśnie jednak muzyka nie jest dobrze widziana jako coś, wiecie, takiego... wydaje mi się, że coś takiego, co może prowadzić do czegoś, jakoś taka nieodpowiedzialna rozrywka. I na przykład ludzie nie słuchają raczej muzyki w samochodzie, w restauracji. Dopiero po którymś się zorientowałam, że jest tak dziwnie, jak gdzieś siadam, nawet na chwilę po tą kanapkę, i coś jest w tym dziwnego, pominąwszy rodzaj kanapki. I to właśnie było to, że w supermarketach, w kawiarniach nie ma muzyki. Jest cicho. Tam jakieś dźwięki, mężczyźni sobie rozmawiają. Zazwyczaj są to mężczyźni w tych kawiarniach czy w coffee shopach. Kobiety zazwyczaj zamawiają po prostu z samochodu i oni dają na wynos. Tu się kupuje bardzo dużo rzeczy na wynos. Oczywiście ja sobie mogę tam pójść do coffee shopu jako turystka i nikt mnie nie wyrzuci. Ale właśnie jest bardzo cicho. I jakby dla mnie... Po iluś tam dniach doszło, że właśnie nie ma muzyki w tle. Ludzie, mało kto chodzi z słuchawkami, żeby sobie słuchać, więc to jest kulturowa sprawa, tak myślę. Ale jakby właśnie dla mnie, jako dla osoby, która kocha muzykę, to jest bardzo, bardzo ważne. Także to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobały, czy będą podobać. Nie wiem, kiedy zamieszczę filmy, które miałam. Z tego względu, że wiecie, jest tutaj bardzo, bardzo, ja mam bardzo, bardzo, bardzo słaby internet i myślę, że jest to jeden z najciekawszych krajów stosunkowo niedaleko do zobaczenia. Zwłaszcza, jeśli mielibyście okazję porównać z Emiratami, ponieważ to również jest kraj, który ma ropę, również bardzo zamożny kraj, a on ma zupełnie, zupełnie inną koncepcję rozwoju, zupełnie inną. W ogóle warto sobie poczytać trochę historię Omanu i zdać sobie sprawę, że jeszcze 40 lat temu, kilkadziesiąt w każdym razie, tutaj to w ogóle nic nie było, to były wioski z kozami. I współczesny sułtan, teraźniejszy sułtan, on obalił rząd swojego ojca i wyniósł kraj do tak zwanego renesansu, to się nazywa renesans u nich.
sutański renesans i dopiero on zaczął budować drogi, szkoły. To było bardzo, bardzo proste społeczeństwo. Coś takiego jak, wiecie, u nas przed wojną, nie? Jak u nas w XIX wieku. I on w bardzo szybki sposób właśnie dokonał tej transgresji. I Omańczycy mają zupełnie inny pomysł na siebie jak Emiratczycy. Czy on jest słuszny, czy nie? Trudno powiedzieć. Właśnie to jest ta polityka omanizacji. Jest... nadal nie jest tutaj taka westernizacja na zasadzie, że Omańczycy chcą dużo rzeczy robić sami, chcą sami być jakby kowalami swojego losu, a nie zawsze mają też ku temu umiejętności, więc jakby nie do końca z tym rozwojem wychodzi. W tym sensie, że znaczy, może źle to ujmuję w słowa, ale chodzi mi o to w tym momencie, że w tym sensie, że mają dużo planów na przykład i niektóre z nich nie są realizowane ze względu na taką bardzo rozbudowaną politykę albo na taką mentalność, że no mogliśmy to zrobić w inny sposób, ale my to chcemy zrobić po omańsku i potem to nigdy nie jest zrobione. I wydaje mi się, że jest dużo mniejsze tutaj nastawienie na efekt, jak w Emiratach, chyba że bardzo chcą, a większe jest nastawienie na to, żeby to było spójne kulturowo, żeby to było jakby zgodne z ich wartościami, czy z tym, jak oni postrzegają świat. Więc wiele projektów trwa tutaj bardzo, bardzo długo. Nie jest tak efektywnie jakby przeprowadzany, jak prawdopodobnie byłoby przeprowadzone w Emiratach. I jakby kontrast jest niesamowity pomiędzy Emiratami i Dubajem, gdzie wiecie, wieżowce z nieba wystrzeliwują, a nawet stolicą Muskatą. A co dopiero, jak się troszeczkę dalej odjedzie, więc zupełnie inna koncepcja. Oni też jakby tutaj finansowo troszeczkę inaczej dysponują pieniądze, bo też postanowili jakby zainwestować w ludzi. To jest taki program, już kończę, nie wiem na ile was to ciekawi, a na przykład jest tutaj taki program budownictwa socjalnego. Kończysz 18 lat, zapisujesz swoje imię do loterii państwowej i za rok, czy za jakieś tam kilka miesięcy losują. I każdy jest wylosowany, natomiast co oni losują? Losują dom, w jakiej miejscowości Omanu go dostaniesz. I może za darmo kobieta, od kilku lat też kobiety, wcześniej byli tylko mężczyźni, normalnie za darmo otrzymujesz dom w specjalnej rządowej wiosce. Te wioski są tak bardzo równiutko ułożone, pokażę wam na zdjęcia. Na końcu jest taki, jakby, na środku jest taki dom gościnny, jest oczywiście meczet. One wyglądają tak samo praktycznie, ale rząd generalnie ma taką ideę, że oni chcą inwestować w obywateli. Oni chcą im zapewnić jakby spokojny teren do rozwoju, nie? Inna sprawa, na ile to się udaje, bo czasami ludzie, którzy mają wszystko, nie mają takiego, nie wszyscy mają impact, żeby się dalej rozwijać, ale właśnie rząd te pieniądze z ropy przeznacza często właśnie w ten sposób, więc każdy tutaj, życie można powiedzieć, że stosunkowo łatwe, co prawda będzie to dom na pustyni, ale każdy, kto kończy 18 lat, nie ma problemu, dostajesz dom od rządu. Oczywiście tyle, że nie możesz sobie wybrać, gdzie to jest, albo dostajesz ziemię od rządu. I nawet jak stwierdzisz, że dostałeś tą ziemię i ty jej nie chcesz, to możesz ją sprzedać. Ta ziemia jest już jakby twoją własnością. Ona przechodzi po prostu na ciebie, na twoją rodzinę. I to jest jeden z takich właśnie charakterystycznych, bardzo omańskich programów. Druga polityka, to jest polityka, którą sułtan współczesny założył w swoim pierwszym orędziu do narodu, po puczu wojskowym, to była polityka dobrego sąsiedztwa. To oznacza w dużym skrócie, pamięć prawie zapełniona, to oznacza w dużym skrócie, że sułtan powiedział, chciał, żeby Oman był jakby taką Szwajcarią. Oni z zasady się nie angażują w inne konflikty zbrojne, oni nie są tym zainteresowani. Tym, czym są zainteresowani Omańczycy, to handlem, prosperity, jakby dobrymi sąsiedzkimi relacjami i całą swoją politykę zagraniczną w ten sposób budują. Kiedy na przykład Jemen jest najeżdżany przez Arabię Saudyjską z Emiratami, Oman jakby ma ze wszystkimi dobre relacje i często dlatego jest to miejsce, gdzie się pertraktuje. Więc również to jest zupełnie inne założenie. Są skupieni bardziej na polityce wewnętrznej i dobrych relacjach politycznych niż na polityce państwowej. Oczywiście to jest kraj, w którym, oczywiście mówię, tutaj na kraj naftowy, w którym raczej nie ma podatków. Mówię raczej, bo są niektóre rzeczy, są jakieś takie opłaty za nie. Podatek, jaki mają z firmy Mohamed, mówił to, że no dobrze jest czasem, że dobrze jest co roku dać zakat na kogoś biednego i to jest 5% jego dochodu. Normalnie się dostaje, jeśli masz tutaj firmę, to opłacasz jakiś niewielki
procent, znaczy nie procent, opłacasz jakąś tam roczną, niewielką opłatę, masz jakby licencję za prowadzenie firmy, więc jest to bardzo dobre miejsce do rozwoju. Oni nie mają żadnych jakby takich fiskalnych utrudnień, wiecie, ja coś sprzedaję, to zaraz trzymam paragon na to wszystko, muszę robić renamenty, milion papierów, tutaj nie, masz pomysł na biznes, to go sobie zakładasz, po prostu sprzedajesz, importujesz, eksportujesz, sprzedajesz i zarabiasz, więc tak bardzo akurat to jest liberalnie. Natomiast tak jak mówię, też petrodolary troszeczkę w to poszło. Jako ciekawostkę dodam, że w Arabii, nie w Arabii, przepraszam, w Emiratach Arabskich, kiedy ja przyjechałam, co oczywiście się stało, wprowadzono podatek VAT 5%, więc tak troszeczkę inaczej jakby Dubaj przynajmniej idzie w troszeczkę inny sposób. Także to tyle. Mówię już prawie 25 minut. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Postaram się Wam pisać jak najwięcej relacji, jeśli tylko będę miała internet, bo dla mnie jakby to nie jest proste. I myślę, że dopiero jak wrócę, ułożę sobie to w głowie, to będę Wam mogła coś więcej powiedzieć. Ale myślę, że takie rzeczy na świeżo też są dużo wartościowe i spontaniczne, bo wiecie, jak się przyjeżdża, to się po prostu zapomina. Natomiast tutaj mogę Wam powiedzieć jakieś spostrzeżenia na świeżo, jakby z pierwszej, wiecie, z pierwszej, jak to się mówi, on the top of the head, nie? Z pierwszych myśli. To tyle, do czytania, dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia. Hej, hej!